Jaki jest klucz do tego, by nie być ofiarą narcyza? Wiedza, świadomość, edukacja jest kluczem do tego, by nie być, by nie zostać ofiarą narcyza, by nie wpaść w jego sidła po raz kolejny? Edukacja jest kluczem do tego, by trzymać się z dala przemocy narcystycznej, by trzymać się z dala narcyza i innych toksycznych. Zaburzonych osób. Wiele osób zadaje sobie pytanie: po czym będą wiedzieć, że są z narcyzem? Poszerzaj swoją wiedzę w tym temacie. Jeśli chcesz nauczyć się nowego języka, to ile czasu potrzebujesz na to, by posługiwać się nim komunikatywnie, a ile potrzebujesz czasu na to, by posługiwać się nim bardzo dobrze? Zarówno biorąc pod uwagę pisownie, czasy, jak i gramatykę, a teraz weź pod uwagę, że świat narcyza, świat psychopatów to nowy język. Naucz się rozpoznawać znaki ostrzegawcze, naucz się rozpoznawać bombardowanie miłością, naucz się rozpoznawać gazlighting naucz się rozpoznawać kiedy ktoś ucieka od odpowiedzialności i przerzuca winę na Ciebie Zacznij zauważać kiedy ktoś ma coś do ukrycia Zauważaj powtarzające się schematy to takie podstawowe rzeczy które mogą powiedzieć Ci czy masz do czynienia z toksyczną osobą Im więcej masz wątpliwości w tym bardziej toksycznej relacji tkwisz Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że są zmanipulowani, ponieważ wierzą lub chcą wierzyć w to, co mówi druga strona. Gdy narcyzm mówi, że to Ty jesteś problemem, że to Ty jesteś winny, musisz słuchać swojej intuicji, nie możesz jej ignorować, nie możesz ignorować tego, jak się czujesz w otoczeniu danej osoby. Jeśli wiesz, że coś się zdarzyło, Miało miejsce, a słyszysz, że było inaczej, to wtedy masz do czynienia z gazlightingiem. Nie oszalałeś, tylko ktoś usiłuje odebrać ci władzę i kontrolę. Ktoś usiłuje odebrać ci twoją pewność siebie i poczucie wartości. Ktoś usiłuje wtedy cię zmanipulować, wyprać ci mózg. Im więcej się nauczysz. Im więcej czasu spędzisz na zdobywaniu, pogłębianiu wiedzy w tym temacie, tym bardziej będziesz pewny siebie. Wtedy Narces nie będzie w stanie grać z tobą w swoje chore gierki. Umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni 23 gmail.com polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.